w końcu, ponieważ deszczyk pada, zmogliśmy. Bardzo się cieszę naprawdę, że udało się nam tutaj to zorganizować. Dziękuję za parasolkę. Chciałbym też, żebyśmy się teraz jakoś, jakieś kontakty wyznaczyli w jakiś sposób, ci, którzy będą chcieli dalej działać, no, żebyśmy się wymienili to kontaktami, żebyśmy się przeszli do takiego, tutaj jest taki bar, jakie daleko, Mleczny Bar, żeby nie było, do jakiegoś kotleta może małego, coś tam się podzielimy. No ale nie GMO, ale chciałem Państwu przedstawić na koniec petycję, którą przedstawimy do kancelarii prezydenta, żeby w stołówce sejmowej było serwowane tylko jedzenie z GMO. I o to chodzi. I smacznego! Smacznego! Weźmiewajmy sobie ostatni raz GMO, niesie zło. Sieje zło, a nie się zło. Nie, sieje zło. I kończymy i idziemy, bo myślę, że już wystarczy na dzisiaj. No, natomiast to nie jest koniec walki o to, żebyśmy normalnie działali. No. Musimy się jednoczyć, musimy działać, zbierać siły, ja będziemy wynieść więcej, będą się bardziej z nami liczyć. GMO, sieje zło! GMO, sieje zło! GMO, sieje zło! Kolego! Dobrze. Dziękuję. Uważam teraz zgromadzenie za zakończone. Teraz sobie tutaj jesteśmy na chwilę. Jeszcze będziemy się wymienimy kontaktami. Ja podejdę do policji, posprzątam tutaj, co to widzę, jakieś tam banerki, żeby zostawić to wszystko w porządku. Nie powybijaliśmy chyba żadnych szyb. Nie. Dziękujemy. Dziękuję jeszcze raz ślicznie i do zobaczenia do następnej manifestacji. Razem z nawalnikami.